Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Kamila Kwietniewska, zawodowa tancerka w Teatrze Roma w Warszawie oraz w Teatrze Varieté w Krakowie. Mistrzyni Polski, Europy, świata w tańcu turniejowym, w jazzie i w tańcu modern. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, Kamilo. Kamilo, od razu pierwsze pytanko. Dlaczego taniec? Skradł twoje serduszko. Dlaczego taniec? Jest to moje ulubione tak naprawdę pytanie i najtrudniejsze. Taniec był tak naprawdę od dziecka moją pasją. No i to wiadomo, jak wszystkie dzieci, miałam mnóstwo zajęć pozalekcyjnych dodatkowych. Od plastyki, od sztuki walki, pływanie, także oczywiście tańce, śpiew i nie wiadomo jeszcze co więcej. No i po prostu chyba tak z tańcem jakoś samoistnie wyszło, że bardzo szybko, że tak powiem, jako już nastolatka, po prostu zaczęłam, że tak powiem, zarabiać na byciu tancerką, czyli bardzo szybko wskoczyłam po prostu do profesjonalnych projektów. No i taką, że tak powiem, drogą naturalną ta pasja, no bo była to zdecydowanie największa pasja, jednak ten tańc też powinnam podkreślić, że mimo tego, że te wszystkie inne zajęcia dodatkowe się bardzo płynnie, że tak powiem, zmieniały, no to ten taniec zawsze mi towarzyszył, tylko że tak powiem zmieniałam style, zmieniałam zespoły. No i właśnie to, co zaczęłam mówić, że chyba miałam takie po prostu szczęście, że z tej pasji, z tego hobby po prostu bardzo szybko wskoczyłam na tą ścieżkę zawodową. No i tak samo istnie zostało do dnia dzisiejszego, na szczęście. Okej. Okay. Czy zawsze był to, Kamilo, taki taniec, powiedzmy, solo? Bo to, co ty tańczysz, chyba nie wymaga partnera, tak jak obok przynajmniej, tak? To jest jakaś choreografia, układ, ale ogólnie w parach się nie tańczy. Nie jest taniec towarzyski. Zawsze był to taniec, to znaczy tak, tańczyłam grupowo, tak, w zespole, ale generalnie był to styl jazz dance, modern dance, tam jeszcze wcześniej przychodziłam przez jakieś streety. Generalnie nie tańczy się z partnerem. Tańczy się na przykład w formacji turniejowej, także tak jak ja tańczyłam, ale także solo, czy można oczywiście tworzyć duety, tak jak tańczyłam właśnie w Caro Dance turniejowo, czyli oprócz formacji. Występowałam także jako solistka, ale także jako duet, no ale powiedzmy nie jest to nieodłączne, tak? Czyli tak jak w tańcu towarzyskim, no jakby potrzebujesz tego partnera, żeby móc trenować, żeby móc występować. W tych stylach, w których ja się, że tak powiem, trudnie, nie. Czyli można być samodzielnym i niezależnym. No i bardzo fajnie. A powiedz mi, Kamilo, tak pokrótce, w dwóch, trzech zdaniach, czym się charakteryzuje styl tańczenia jazzowy? Czym się charakteryzuje? Tak, znaczy, jazz dance jest coś, co to odróżnia od innych rodzajów tańca. No przede wszystkim techniką. Jest to chyba podstawowa i najprostsza tak naprawdę odpowiedź, jednocześnie najtrudniejsza, bo każdy styl tańca ma swoją technikę. Znaczy, no powiedzmy prawie każdy, ale jest parę podstawowych technik. Jest technika tańca klasycznego, technika tańca właśnie, tudzież jazzowego, przepraszam. No i co to znaczy technika? No to technika, czyli że mamy podstawy, tak, na których dany styl bazuje i charakterystyczne ruchy, charakterystyczna muzyka, tempo, rytm. No więc, że tak powiem, tym możemy nazwać, czym się, tak możemy określić, czym się charakteryzuje dany styl. Jeżeli chodzi o taniec jazzowy, żeby tak bardziej obrazowo, że tak powiem, powiedzieć, no to coś, w czym ja się teraz trudnię i stąd też wyszedł mój spotlight, mój projekt, jest to theater jazz, musical theater. Czyli jest to tak najprościej mówiąc taki jazz, który oglądamy na scenie, przede wszystkim na scenie musicalowej. Czyli takie najprostsze skojarzenie, kiedy sobie wyobrażamy tancerki w kapelusiku, w czarnych kabaretkach, białe rękawiczki. Tak? Jest to prawdopodobnie jakiś tam odłam Fosse Style, czyli mojej największej miłości, coś, czym propaguje właśnie Spotlight, czy generalnie jazzu. A dlaczego mówię generalnie jazzu? Ponieważ na samą technikę jazzową mieliśmy parę wielkich nazwisk twórców, które, że tak powiem, tą technikę tworzyły. Tak więc nie jest to takie czarno-białe, nie jest to tak do końca łatwo powiedzieć, czym jest technika jazzowa i kto konkretnie ją wymyślił i jakimi ruchami się charakteryzuje. No więc, że tak powiem, to jest takie wyobrażenie tej tancerki jazzowej na scenie. No także ten Broadway jazz, musical theater jazz, no to jak jest technika jazzowa, tak samo muzyka jazzowa, tak? Więc zazwyczaj jest to ten klasyczny jazz do tej muzyki, do tego saksofonu, do tych wariacji jazzowych. No ale także już dzisiaj mamy takie rzeczy jak na przykład commercial jazz, lyrical jazz, modern jazz. Tak, czyli równie dobrze może być to do muzyki popowej, do muzyki rozrywkowej i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jazz, tak już podsumowując, jest to szeroko pojęte na przykład choreografie na obcasie, które spajają tą technikę jazzową, ale także
te choreografie, gdzie tam tancerki, tancerzy biegamy sobie na bosaka i tańczymy piękne, romantyczne układy. Super odpowiedź dla mnie jako laika w ogóle spraw związanych z tańcem. Co prawda wydaje mi się, że mój pierwszy taniec na weselu wyszedł całkiem okej, ale ogólnie na tańcu się nie znam. Także naprawdę bardzo fajna odpowiedź. To jeszcze o jeden rodzaj tańca zapytam. Ten modern, czyli ten nowoczesny taniec. Mhm. Aha, czym to w ogóle jest? No i teraz znowu, czym rozumiem, bo generalnie nie ma z literatury, przez którą ja przybrnęłam. W ogóle wchodzimy w bardzo takie ciężkie i takie... Kamilo, skończyliśmy już studia. Ja na literaturze już tutaj nie muszę bazować, więc tylko z twojego doświadczenia. Właśnie. Ale jest to zasadnicze. W każdym razie, czym generalnie określenie jako modern, tak? Też tutaj będzie różnica, więc jeżeli ktoś nie będzie słuchał, kto też troszkę w tym siedzi, może się ze mną nie zgadzać. Dlatego teraz powiem, czym ja rozumiem modern, o czym będę mówiła. Tak, modern, o którym wspominałam, chodziło o taniec, o taki miks tańca współczesnego kontemporary, czyli jest to styl, który bardziej bazuje na rytmie, na przypływie ciała. Nie ma aż tak, oczywiście jest technika, ale nie jest ona tak restrykcyjna, nie jest ona tak poukładana jak na przykład w tańcu klasycznym czy w tańcu jazzowym, gdzie powiedzmy te linie generalnie, które te dwa style się charakteryzują tym, że wszystko jest, że tak powiem, zamknięte w bardzo takiej jasnej, konkretnej puszce, wszystko jest ustalone, nie ma żadnych ruchów przypadkowych, charakteryzujemy się długimi liniami ciała i tak dalej, i tak dalej. Taniec ten modern, który ja rozumiem przez to kontemporary, taniec współczesny, generalnie nie ma aż takiego zasad. Wszystko bazuje, w ogóle cały ruch jakby narodziny tego stylu powstało poprzez naśladowanie tak naprawdę natury, odtwarzanie ciałem dźwięków i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to nazwijmy taniec modernowy, tak? Bo już się zapętliłam, o tym mówimy. No właśnie, ale powiedzmy za naszą zachodnią granicą jako modern dance, także jako zajęcia znajdziemy, że będzie ten taniec nowoczesny, czyli będziemy w adidasach, będzie coś połączone między streetem z techniką elementów jazzowych i jedno pomieszanie z poplątaniem. Tak więc mam też tak powiem, takie dwie terminologie, żadna nie jest ugruntowana, że tak powiem, literaturą, że to jest modern, to jest, nie wiem, to jest street dance, tak? A jeszcze tylko powiem szybciutko, dlaczego tak jest. Otóż dlatego, że generalnie taniec jest to coś, co się cały czas rozwija, to cały czas ewoluuje. Tak więc jeżeli porównalibyśmy to do technik, do dyscyplin sportu, no jest to proste, tak? Bo mamy dyscyplinę, no nie wiem, jeżeli chodzi o biegi. Bieg sprinterski, bieg długi, 600, 800 i tak dalej. Tutaj jakby nie ma, że tak powiem, niczego, co jest pomiędzy, żadnej techniki, która jest pomiędzy, tak? No właśnie, bo jest to wszystko ugruntowane. Jeżeli chodzi o te sztuki miękkie, czyli generalnie o te wszystkie odnogi artystyczne, no tak łatwo z tym nie jest. Tak więc wszelkie definicje, próby zdefiniowania tego, cały czas się to zmienia, ponieważ cały czas to ewoluuje. Cały czas powstają, że tak powiem, nowe, no nie chcę powiedzieć techniki, bo technika to jest już coś bardzo dużego, coś bardzo ugruntowanego, ale jakieś tam cały czas nowe kanały, które, no tak jak już powiedziałam, cały czas się po prostu rozwijają. Tak więc konkluzja jest z tego taka, że nie ma, moim zdaniem, nie ma tancerza, który wie wszystko, który potrafi wszystko i który może się przestać rozwijać. Mnie przekonałaś. Piękna odpowiedź, Kamilo. A ja bym chciał jeszcze, zanim przejdziemy sobie dalej, dopytać o to, bo zaczęłaś od tego, że dlatego taniec, że to zawsze była twoja pasja. No i tak się wszystko szczęśliwie poukładało w twoim życiu, że na tej pasji też możesz zarabiać. A ja chciałem zapytać, jak to jest jeszcze przed tym ukończeniem pełnoletności u nas w kraju, czyli przed 18 rokiem życia. Jak to jest, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie komercyjne współprace, jakieś takie, nie wiem, tańczenie na scenie, czy gdzieś tam występowanie w reklamach, w telewizji? Czy przez to wszystko za każdym razem muszą też przechodzić twoi rodzice, twoi prawni opiekunowie? Czy jest tak, że jak tam na przykład masz 13 lat, jesteś utytułowana, masz już jakieś tam osiągnięcia, jesteś rozpoznawalna, to możesz być tak, powiedzmy, sama sobie menadżerką, ktoś cię zaprasza, tu mówisz, tu troszkę za mało, pójdę tutaj, o, tu jest okej, okay. Mama, co sądzisz? Zrób, jak uważasz, córeczko. Jak to jest, Kamilo? Znaczy, pytasz, jak było w moim przypadku? Czy no generalnie? Tylko, no bo jest, na innych przykładach ciężko mi rozmawiać. Jasne. To znaczy tak, po pierwsze, w Polsce szczęście, a czy uważam, że jest to szczęście, rynek jest otwarty, co to znaczy? To znaczy,
Najprościej, jeżeli jesteś dobry, jeżeli cię ktoś zauważył, jeżeli ktoś cię potrzebuje do jakiegoś projektu, to nie ma to do końca znaczenia, w jakim jesteś wieku, jeżeli chodzi o produkcje profesjonalne. Okej, wyjątek stanowią być może teatry publiczne, generalnie w Polsce mamy większość teatrów publicznych, no gdzie tu już zazwyczaj, gdzie już masz tą albo umowę o pracę, albo umowę zlecenia, no więc wtedy jakby ten jakiś wiek, zazwyczaj teatry, ten 18 rok życia, że tak powiem, zazwyczaj podają, ale nie tylko, ponieważ są też produkcje młodzieżowe, produkcje dziecięce. Jeżeli chodzi o ten rynek komercyjny, czyli reklamy, czyli występowanie takie jak ja tak naprawdę zaczynałam, tak? Czyli w tych wszystkich programach telewizyjnych, dla stacji telewizyjnych, ograniczenia wiekowego nie ma, no tylko jest taka jedna rzecz, że do wszystkich, do każdej umowy jest aneks, że po prostu ten rodzic musi być, że tak powiem, obecny, tak? Czyli musi wyrazić zgodę, czyli tak jak we wszystkich innych aktywnościach, instytucjach osoba niepełnoletnia. Więc jest to proste. Na pewno z całą pewnością to chcę powiedzieć, że wiek nie stanowi zazwyczaj żadnej bariery, powiedzmy, w rozwijaniu się czy wskoczeniu na tą ścieżkę zawodową. I tak więc też było ze mną. No ja pierwsze taką profesjonalną produkcję, to jeszcze jak miałam, tańczyłam w Karodens, tam też tańczyłam w Teatrze Tańca. No to ja miałam 14 lat, kiedy już tańczyłam w Teatrze Tańca i to wszystko było normalnie, tak spektakle na, że tak powiem, na umowę, tam zlecenie czy tam dzieło. No to tyle, że wszystko musiało być, że tak powiem, klepnięte przez jednego z moich rodziców, no ale to była, w moim przypadku, to była formalność. No i potem też w telewizji, z tego co pamiętam, też zaczęłam tańczyć, jak miałam lat 16. No bo też jeszcze nie byłam pełnoletnia, no i no nie przypominam sobie, że były jakiekolwiek problemy. Okej. Okay. Więc a tak, jest to proste. Jakiego typu to były występy? Te telewizyjne? No ogólnie, jak zaczynałaś. I te teatralne, i te telewizyjne. Czy to było tak, że to był taki, powiedzmy, jednorazowy strzał, że słuchaj, tego i tego dnia będzie takie przedstawienie, możesz z nami ćwiczyć, próbować po przedstawieniu, chwila ciszy i dalej? Czy to już było na zasadzie nawiązania takiej dłuższej współpracy, że jest cykl spotkań, ty wszystko wiesz co i jak i powiedzmy, że pomimo, że masz dopiero te 14 czy 15 lat, to już można powiedzieć, że chodzisz do pracy. Już masz ten harmonogram jakoś tam ustawiony. Tak, wyglądało to tak. Ten pierwszy właśnie Teatr Tańca Karodans, wspomniałam. Karodans jest to zespół, który miał i formację turniejową, i Teatr Tańca. Było to coś razem, ale oddzielnie, że tak powiem. Więc najpierw, jak się już dostałam do formacji turniejowej, bo to jeszcze były czasy, kiedy się trzeba było dostać, proszę Państwa, do tego, że tańczy się w formacji turniejowej tam, no to następnie dostawało się propozycje, albo się nie dostawało, tańczenia w Teatrze Tańca. No i w Teatrze Tańca mieliśmy harmonogram, czyli na przykład był harmonogram, że od grudnia do stycznia graliśmy Dziadka do Orzechów oraz Opowieść wigilijną. No i normalnie, tak jak w normalnej pracy, dostawałam harmonogram i wiedziałam, kiedy mam się stawić, kiedy gram spektakle, była to normalna praca zarobkowa. Tak, kiedy skończyliśmy ten okres świąteczny, graliśmy jakieś inne spektakle, na przykład Romeo i Julia, czy tam, nie wiem, Gigantów piosenki, to było takie show broadwayowe. W każdym razie jest to występowaliśmy w normalnym teatrze, był to profesjonalny teatr, gdzie nasza grupa, znaczy nasz Teatr Tańca, po prostu miał, że tak powiem, swój repertuar. Obok nas był teatr dramatyczny, który także występował w tym także teatrze. Tak, teatr dramatyczny nazywam to tak jak teatr jako stowarzyszenie, jako grupa aktorów, tak, działających w tym teatrze, był to Teatr Stół. No więc tak to wyglądało, więc tak można powiedzieć, że oprócz tego, że jeszcze równolegle trenowałam w formacji turniejowej, z którą właśnie jeździliśmy na te wspomniane mistrzostwa, no też coś dodatkowego był to wtedy ten Teatr Tańca. A następnie, jeżeli chodzi o telewizję, no to po prostu też z jednego castingu dostałam się do grupy komercyjnej, która po prostu obstawiała 3 stacje telewizyjne, wybrane programy. No i wszystko widzieliśmy, tak? Powiedzmy, kiedy leciał Taniec z Gwiazdami, robiliśmy całą oprawę Tańca z Gwiazdami, no to wiedziałam, że 3 miesiące wyjęte z życia. Mam zaklepane na Taniec z Gwiazdami. Potem były jakieś tam, no nie wiem, czy SK Music Awards, jak był ten festiwal, tak? Czy jakieś tam inne te wszystkie koncerty, które są zazwyczaj w sezonie wakacyjnym. No to było to też jakby takie z góry wiadome. Więc no tak, można to, myślę, nazwać taką normalną pracą, aczkolwiek troszkę mniej uporządkowaną, no bo jak to na tym rynku artystycznym niestety bywa, raz projekt jest, raz projektu nie ma. Raz dostaniesz zaproszenie do projektu, do produkcji, drugi raz niestety tego nie dostaniesz. Więc jest takie palcem po wodzie pisane, no ale jako tako, tak, było to coś stałego. Okej, bo też występowałaś, Kamilu, w reklamach. Znaczy ja na przykład kojarzę dwie takie reklamy. Jedna była pewnego zakładu bukmacherskiego, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. A jedna była pewnego płynu, dzięki którym nasze naczynia pięknie lśnią. I pachną, dokładnie. I pachną, tak jest.
Tak, to znaczy reklamy to było zupełnie coś innego. Jakby w reklamy wskoczyłam z wolnej stopy z castingów. Jest to zupełnie coś niepołączonego ze środowiskiem, z którym robiłam. Po prostu jestem w agencji, dostaję informacje o castingu, idzie się na casting. No i tyle. I potem, że tak powiem, wielki brat decyduje o tym, kto ten casting przejdzie, kto nie i czy jesteś zaproszony do produkcji. A jak moglibyśmy, Kamilo, na chwilkę porozmawiać o finansach? Oczywiście jakichś tam widełkach i nie stricte co miesiąc, powiedzmy, tylko za takie jednorazowe zlecenie. Na przykład taki występ w reklamie. To jest takie coś opłacalnego? Mhm. Czy to zależy od tego, ile razy reklama jest emitowana? Czy zależy to od tego, że oni od ciebie, powiedzmy, kupują od ciebie prawa, że mogą udostępniać twój wizerunek, tą twoją grę aktorską jednorazowo, a później ile razy ona zostanie wyemitowana i gdzie, to już ciebie, powiedzmy, nie interesuje? No i znowu jest to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Już mówię dlaczego. Dlatego, że każda firma niestety rozgrywa to zupełnie inaczej. Ale jaka jest podstawa? Podstawa jest taka, że jest wynagrodzenie, powinno być. Jest wynagrodzenie za zrobienie pracy, czyli za nagranie reklamy. No i zazwyczaj jest to wynagrodzenie liczone za każdy dzień zdjęciowy. Mamy tam też, tutaj mówię, wtedy powinna być określoną ilość godzin. Tak, czyli jeden dzień zdjęciowy to jest powiedzmy 10 godzin. Aha. Jeżeli się to przedłuża, no to tam wtedy też są umowy nadgodziny i tak dalej. Więc to jest jego pierwsze wynagrodzenie za nagranie reklamy, a drugie wynagrodzenie jest za udostępnienie praw. No i tutaj też wysokość tych wynagrodzeń zależy, czy jesteś rolą pierwszoplanową, czy jesteś tylko gdzieś tam w tle, no i kwestia, na jak długo są te prawa. Tak, wiadomo, że i powinno być tak, że im prawa są dłużej, czy na przykład na 12 miesięcy, czy nawet do 24, no to wtedy, że tak powiem, to wynagrodzenie za prawa autorskie powinno być większe. No i jakby jest to tak, że tak powiem, im krócej, tym mniejsze, im więcej, im dłuższe, tym więcej. Więc tak to powinno być w idealnym świecie, no ale no właśnie, w idealnym świecie. Niestety jest tak coraz częściej, że ten nasz rynek się, zwłaszcza komercyjny, bardzo psuje. Jest to ciężka sprawa, no i w związku z tym, tak jak powiedziałam, że powinny być te dwie stawki, czasem jest tak, że jest jedna stawka, no ale to już może nie będziemy drążyć tego tematu. W każdym razie tak to wygląda i zapytaj się, jak to z wynagrodzeniem, czy są one satysfakcjonujące? Także zależy. Czasem, a czy powiem tak, jeszcze parę lat temu branie udziału w reklamach było to coś fantastycznego. Był to szybki, bardzo fajny pieniądz rzędu 10 tysięcy, 15 tysięcy, 8 tysięcy przy bardzo szybkim strzale. Dzisiaj bardzo rzadko zdarzają się już, tak powiem, tak dobre oferty, które są, no, umówmy się, moim zdaniem właściwe i sprawiedliwe. Bo jest coraz więcej projektów, które oferują, nie wiem, dwa dni zdjęciowe 1000 zł, 2000 zł. No ale też to selekcjonuje rynek, tak? No bo powiedzmy osoby tam, że tak powiem, nazwijmy się tak, doniośle profesjonaliści, no nikt nie bierze, że tak powiem, projektów za takie pieniędzy, bo jest to po prostu równoznaczne niestety z psuciem rynku, tak? Jesteśmy w takim błędnym kole, no bo wiadomo, na im, jak w każdej branży, na im mniej się, że tak powiem, zgadzamy, na im więcej się zgadzamy, no to tym potem ten rynek niestety nie wygląda tak, jakby byśmy chcieli. Tak więc odpowiadając, czy jest to, że tak powiem, fajny zarobek, czy jest to dobra opcja albo dobry pomysł tylko, żeby zarabiać jako, nie wiem, na reklamach, nie potrafię na to odpowiedzieć. Okay. Wszystko zależy, tak? No, dobrze. A tak jak... to jeszcze jedna kwestia. W takim razie, jak ma się taki zarobek do reklam względem takiego pojedynczego występu w teatrze? Są to porównywalne stawki, czy w reklamach jest dużo więcej? Nie, no reklama, tak jak mówimy, no jest to rząd kilku tysięcy, tak, za jedną reklamę. Mhm. No w teatrze no nie ma szans, no jakby jeden spektakl, no to jest rząd kilkuset złotych, więc jest zupełnie porównywalne. Tak, no ale też no reklama jest to, że tak powiem, jeden strzał. Mamy jedną reklamę, no i tyle, i nie wiadomo, kiedy dostaniemy drugą i czy w ogóle dostaniemy drugą, no bo reklamy, też warto powiedzieć, nie działają tak, że mamy, że nie wiem, że, a czy niektóre są, ale to tylko dotyczy, że tak powiem, aktorów, tak? Albo kiedy się wykupi twarz, jak Leroy Merlin, powiedzmy, że masz jednego aktora, który ma gwarancję, że robi ci wszystkie reklamy. No nie, no to się generalnie nie zdarza, czy tam mamy takie dwie kampanie w Polsce. No więc reklama to jest coś, fajny pieniądz, ale że tak powiem, jednostrzałowo. No jeżeli chodzi o teatr, no nie powiedziałabym, że w teatrach teraz, przynajmniej w teatrach muzycznych, bo o dramatycznie nie mam pojęcia, nie powiedziałabym, że są to teraz
w tych czasach złe pieniądze dla artystów. No tylko też warto powiedzieć, że no tak jak na przykład w Teatrze Roma, no to gramy, gra się od wtorku do niedzieli, weekendy podwójne, prawda? Więc robi się 8 spektakli w tygodniu, no więc to kilkaset złotych po sumie, no to już ten tydzień fajnie wychodzi. Ale są też teatry, no że tak powiem, Teatr Roma jest takim teatrem, w którym gra się tytuł, czyli na przykład 2 lata, tak? Przez 2 lata jest kontrakt i gra się tak jak teraz, ja nie jestem w tej nowej produkcji, ale gra się Will Rakiu. I przez 2 lata, kto chce iść do Teatru Muzycznego Roma, będzie na Will Rakiu. Czy wejdzie, jak ja grałam, 2,5 roku, czy tam nawet 3 były. No ale większość teatrów gra repertuarowo, tak jak na przykład w Teatrze Varieté, gdzie w Pretty Woman, jest to produkcja, w której jestem, gramy 1 set w miesiącu, czasem 2 set w miesiącu. Set, są to 4 spektakle. No więc tutaj z kolei już się inaczej kalkuluje, prawda? Więc bycie artystą tylko i wyłącznie w Teatrze Varieté przy jednej produkcji, no to no nie ma szans. Więc wtedy trzeba mieć kilka tych teatrów albo jakieś takie inne alternatywy. No, tak więc mam nadzieję, że jest to tak w miarę klarowne i jasne to, co mówię. Wiem, że jest to tak matwane, no, ale niestety tak to nasze życie wygląda. Jest to nasz wybór, ale tak, nie jest to na pewno spokojne. Cały czas musimy być aktywni, cały czas w związku z tym się castingujemy, cały czas szukamy nowych produkcji, cały czas chodzimy na audycje i tak dalej, i tak dalej. A jak to jest, Kamilo, tak kursować między Krakowem a Warszawą, jeśli chodzi o wystawianie tych sztuk? A bardzo przyjemnie, pendolino 2 godzinki. Aha, czyli szybka akcja, tak? Tak, to znaczy, no ja nie mam z tym problemu. No to jest tak, jak zaczynamy od czwartku, czy czasem od piątku, no nieważne, no to próbę zazwyczaj mamy wznowieniową rano, no to się jedzie wieczór wcześniej, mamy tam zapewniony nocleg. Co pierwszy dzień próba, pierwszy dzień jest ciężki, ponieważ mamy od rana próbę, potem tylko przerwa na obiad, potem gramy spektakl. No już kolejne dni po jednym spektaklu. Czyli przyjemniutko jest. Codziennie jest jeden spektakl. W Krakowie tak. A w Krakowie, Warszawie? Tak. A w Warszawie, w Romie, tak jak mówiłam, w soboty, niedzielę zazwyczaj są podwójne spektakle. Czyli pierwszy się na przykład zaczyna o 13, a drugi o 19. Jak to jest tego samego dnia grać 2 razy to samo? Masz coś takiego, że któryś z tych razów jest lepszy? Nie wiem, pierwszy dlatego, że jest lepszy, albo drugi dlatego, że jest ostatni? Zależy. Powiem szczerze, że tak, bardzo zależy od humoru, od dnia, od formy. No ale też trzeba powiedzieć, że no tak jak w Romie, tak jak graliśmy Aidę, tak, no to już troszkę wchodził automat, no bo 8 spektakli w tygodniu, no to po prostu wchodzimy w robota, wchodzimy troszkę. Znaczy nie chcę powiedzieć słowa rutyny, bo szczerze mówiąc, ja w rutynę chyba nigdy nie wpadłam, bardzo nad tym pracowałam. W każdym spektaklu próbowałam znaleźć, że tak powiem, nowy angaż i coś nowego. No ale jakkolwiek to brzmi, 2 spektakle w ciągu dnia, na mnie to, że tak powiem, nie robi wrażenia. Było to tak, no tak, trzeba go zagrać i mówię, czasem był drugi lepszy, czasem był pierwszy lepszy. Mogłoby się wydawać, że generalnie drugi niedzielny, tak, że już jest taki na totalnym zmęczeniu, no bo jest to 8 spektakl. No tak. I w dzień przed przerwą, bo poniedziałki zawsze są wolne w teatrze. No, powiedziałabym, że w moim przypadku tak było. Ja w każdym razie nie przypominam sobie, żebym narzekała, że jestem, nie wiem, skompowana, zmęczona czy wypalona. Kamilo, no, po prostu to lubiła. A tak mniej więcej, jak moglibyśmy oszacować, ile w takim przedstawieniu, w takim spektaklu, w którym bierzesz udział, jest kroków i w ogóle całej aranżacji tego wszystkiego zaplanowanej od A do Z, a ile jest miejsca na taką improwizację? Jak ktoś coś pomyli, czy reszta, powiedzmy, tej twojej ekipy jest w stanie jakoś zareagować na jakąś taką pomyłkę, o której widzowie w ogóle nie mają pojęcia, a tylko ci, co ćwiczą codziennie to przygotowanie do przedstawienia, akurat o tym wiedzą i jakoś mogą zareagować albo obrócić to, nie wiem, w jakiś żart, coś. Oczywiście, coś że tak. Oczywiście. Słuchajcie, takie rzeczy to są w ogóle na porządku dziennym. To znaczy... Na początku dziennym. Cały spektakl jest oczywiście zaplanowany od A do Z. Oprócz tam czasem, prawda, jak jest w choreografii, to choreograf mówi, dobrze, tutaj jest improwizacja, tutaj coś tam. Ale generalnie wszystko jest zaplanowane. Każdy spektakl powinien, a czy jest przygotowany tak, że jest go w stanie odtworzyć każda obsada od A do Z w identyczny sposób. Ale to się, słuchajcie, nigdy nie dzieje, ponieważ jest to live show. To, co chcę powiedzieć, no jest to naturalne, jest to show na żywo. Tutaj jest żywa materia, są ludzie, są artyści, którzy nie jesteśmy robotami, a czy na całe szczęście, że pracuję z takimi ludźmi, tak? Że nie jest to możliwe, żeby widz sam uwierzył, żeby była autentyczność na scenie, odtwarzać wszystkiego 1 do 1, prawda? Taka jest koncepcja. Tak więc generalnie na scenach, na których pracuję z ludźmi, z którymi mam przyjemność pracować, jest bardzo duża przestrzeń do
własnej interpretacji, do zmieniania czegoś i tak dalej, zapytałeś o pomyłki. Oczywiście, nie, myślę, że nie ma generalnie spektaklu, bo są to olbrzymie produkcje, w których biorę udział, jest to mnóstwo osób na scenie, więc nie ma spektaklu, gdzie ktoś, że tak powiem, nie, się nie pomyli, nie zrobi pomyłki. Nie wiem, no i właśnie cała sztuka na tym polega i ja tym na przykład zawsze oceniam, że tak powiem, profesjonalizm albo jakość jakby artystów, że potrafi się z tego wybrnąć, potrafi się to obrócić albo w ogóle tak zaaranżować tą sytuację, że się tak naprawdę nikt w zasadzie nie zorientuje. Wielokrotnie, no bo to wiadomo, zawsze się przeżywa tam jakieś wpadki już na, za kulisami, tak? Czy na backstage'u i wielokrotnie były sytuacje, że coś się wydarzyło na scenie i ja, która byłam na tej samej scenie, w ogóle tego nie zarejestrowałam. No, no tak. Byłam tu skupiona na swojej robocie i ktoś mi potem mówi, ha, 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 była taka śmieszna sytuacja. Mówię, wow. No więc dla widza jest to z całą pewnością nie do zaobserwowania. Absolutnie nie. Już, a jeszcze taka ostatnia rzecz, inna sprawa jest, że bardzo często sobie aktorzy, artyści robimy żarty na scenie. Czyli podkopujemy się wzajemnie i na tym cała sztuka polega, proszę Państwa, żeby widz się nie zorientował i żeby spektakl szedł dalej. I to rozumiem, że takie rzeczy są zostawione na tą próbę generalną, czyli już na ten występ wasz. To nie jest tak, że na próbach sobie mówicie, a to teraz będzie to i tamto. Nie, nie, nie. Próby są bardzo restrykcyjne. Na próbach musi być dokładnie wszystko takie ze scenariuszem. No potem wiadomo, im się, że tak powiem, dłużej gra, no to to wszystko robi się bardziej płynne, bardziej naturalne, tak? Wchodzi się, no i zaczyna się kombinować nowe rzeczy. Dzięki temu właśnie, że każdy, że to show żyje, że ten spektakl żyje, dzięki temu, kiedy tak jak na przykład w Romie jest system, że gramy 8 spektakli w tygodniu, no ten spektakl generalnie nie traci na jakości. Tak, bo gdyby wszystko było odtwarzane tylko jak robot, mechanicznie, no to myślę, że po 2 miesiącach to nie byłoby generalnie na co przychodzić. Jasne. Kamilo, a czym jest Spotlight? Spotlight. Spotlight jest to moje dziecko. Otóż Spotlight jest to moja firma. Jest to projekt musicalowy, który założyłam 2 lata temu. Główną koncepcją jest wprowadzenie, to co zrobiłam, wprowadzenie na rynek polski formy treningu musicalowego na wzór amerykański. Co to znaczy? To znaczy, że Spotlight wprowadza technikę, w zasadzie styl, bo przepraszam, styl, nie technikę, nie ma techniki, styl Boba Fosse'ego. Jest to jeden z największych prekursorów współczesnego musicalu, twórca takich musicalów jak Chicago, myślę, że to już każdemu coś mówi, Sweet Charity, chociażby Pippin. Tak, więc wprowadzam to, bo się troszkę zapętliłam, styl Boba Fosse'ego, pokazuję czym to jest oraz co znaczy trening współczesnego musicalu. To znaczy, że no ten trening szkoły musicalowej na zachodzie wygląda troszkę inaczej niż w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że jest ściślejszy, znaczy generalnie tak, w Polsce oczywiście mamy studia musicalowe, fajnie to zaczyna działać, ale jest to dość młode odnoga, tak powiem. Ten musical polski dopiero zaczyna raczkować. Nie zaobserwowałam jeszcze dobrego, że tak powiem, takiego klasycznego musicalu w Polsce, broadwayowego, bo co to znaczy? Technika, ta stricte jazzowa oraz przede wszystkim jest niewielu artystów, bo nie chcę nikomu, że tak powiem, uwłaszczać, bo nie wiem, czy nie ma, ale jest niewielu artystów, którzy będąc na scenie są jednocześnie na wysokim poziomie tancerzami, aktorami i wokalistami. Moim zdaniem jest to problem polskiego musicalu, bo zawsze któraś ta część kuleje. A dlaczego kuleje? Ze względu nawet na te studia, jak są prowadzone. Tak? W Polsce generalnie oprócz tego, że mamy niby musical, zawsze jest wybierana specjalizacja. Więc jest ktoś na przykład bardziej z fantastycznym wokalistą i dopiero się uczymy jak tańczyć. Albo ktoś z fantastyczną tancerką, ale że tak powiem nie ma do końca żadnego pojęcia o tym, co z tym wokalem. No i potem jesteśmy na scenie musicalowej i jest bardzo wyraźny podział. Okej, to są tancerze, to jest zespół wokalny, a to są wokaliści, soliści. Na zachodzie mogę powiedzieć, no przede wszystkim w Nowym Jorku, no bo tam się ta moja miłość do tego musicalu i do Boba Fosse i pomysł na Spotlight w ogóle narodził. No będąc na Broadwayu na spektaklu, ręczę, nie pozna się. Nie pozna się, czy zespół, który jest na scenie, kto jest tancerką, kto jest wokalistą. No więc jakby taka idealna koncepcja idealnego musicalu, w którym, tak jak powiedziałam, zakochałam, przyświeciła mi po powrocie do Polski i malutkimi kroczkami próbuję to, że tak powiem, tutaj na tej naszej polskim rynku propagować, pokazywać, że można trochę inaczej. No i przede wszystkim, tak jak już podkreślam, ten styl theater jazz, Fosse style, tutaj wprowadzać, bo nie wiem dlaczego, ale no jeszcze mogę powiedzieć 3 lata temu nie było w ogóle nawet zajęć, przynajmniej w Warszawie.
na których w ogóle ktokolwiek by się pojawił w charakterkach. Są to specjalne takie buty na obcesie, ale do jazzu, stricte do jazzu, nie do tam jakiegoś tańca ludowego, bo wyglądają podobnie, czy jakichś innych odnóg stylu, który by prowadził czystą technikę jazzową albo, bo może jazzowa to nawet się znalazła, ale w ogóle, żeby ktoś wyłożył styl Boba Fossiego. No więc ja będąc w Nowym Jorku na takie zajęcia oczywiście chodziłam, brałam kursy, szkolenia i wszystko, zakochałam się w tym. No i w końcu musiałam wrócić do Polski, no bo nie mogłam tam zostać, chociaż ze względu na wizę choć bardzo chciałam. No i taka idea, taki pomysł mi przyświecił, dobrze, to zróbmy coś, czego mi bardzo brakowało, kiedy się chciałam tego wszystkiego uczyć, zróbmy to po prostu w Polsce. No więc tak się narodził Spotlight, tfu, póki co cieszy się zainteresowanie, ponieważ jest to coś nowego, czego teraz już się to pojawia, ale czego nie było w Polsce i czego tak naprawdę jest bardzo mało. Nie wiem dlaczego, to dobre pytanie, ale no, cieszy mnie to, że przynajmniej ja mogłam być osobą, która to tutaj, że tak powiem, zaszczepia tą miłość. Czyli Kamilo, twoje zadanie polega na czym? Koordynujesz te wszystkie osoby? To są takie zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, gdzie przychodzi do ciebie osoba, która powinna według ciebie, według tej koncepcji dobrze tańczyć, śpiewać i coś tam jeszcze było, ta trzecia rzecz, tak? I być aktorem. O właśnie, tak? I grać aktorsko dobrze. I ty starasz się dostrzec, która z tych części jest lepsza, która troszkę gorsza i pracować na tym, żeby ten poziom się wyrównał we wszystkim? Czy na czym to polega? Już tłumaczę. Znaczy po pierwsze, Spotlight póki co, ze względu na to, że ja jestem jeszcze czynna artystycznie, nie jest stałą szkołą, jest to projekt. To znaczy, że są organizowane warsztaty, po prostu w momencie, kiedy no, że tak brzydko powiem, kiedy ja mam po prostu na to czas, dokładnie. Jaka jest forma? Raz na pół roku jest organizowany duży projekt ogólnie musicalowy, w którym są, ja prowadzę styl Boba Fossiego, prowadzę technikę jazzową, choreografię. Oprócz tego w tych dużych warsztatach, które są raz na pół roku, mamy też wokal, wtedy zapraszam wykładowców, różnych wykładowców, tap dance, czyli jest to step. Oraz zawsze są jeszcze zajęcia takie jak praca z kamerą, czy spotkanie z reżyserem, spotkanie z dyrektorami teatrów, bo zazwyczaj te projekty są na przykład robione w Teatrze Muzycznym Roma albo w krakowskim Teatrze Varieté. No więc wtedy jest to jakby taki ogólny warsztat, który pokazuje, który jest taką troszkę furtką do tego profesjonalnego musicalu, tak? Czyli oprócz warsztatu, który ja gwarantuję i wykładowcy, których zapraszam, jest też możliwość właśnie, być może po raz pierwszy, a być może, bo o tym zaraz powiem, kto, że tak powiem, przychodzi i kto jest zapraszany na Spotlight, jest możliwość tej profesjonalnej pracy na profesjonalnym planie zdjęciowym, bo taki plan także zawsze organizujemy, jest jakby podsumowanie warsztatu, czyli pracujemy nad jakimś klipem muzycznym, który jest potem w profesjonalny sposób realizowany, z operatorką, absolutnie ze wszystkim. Tak? Jest to też możliwość do, kiedy mamy takie zajęcia jak mock audition, czyli taka przygotowanie do audycji, próbna audycja, tak? Czyli jest to nauka albo danie wskazówek osób, które już z tym, tak? Które już próbują albo pracują w profesjonalnym środowisku, no jak, że tak powiem, tą audycję, najprościej mówiąc, wygrać, jak tą audycję przejść, tak? Często w tych mock auditions biorą także udział właśnie, tak jak już powiedziałam, dyrektorzy albo choreografowie, albo menadżerowie teatrów, no tak więc to wszystko robi się tak, że tak powiem, bardziej profesjonalne, no bo jakby to są nasi i także uczestników, którzy biorą udział w danym projekcie, no są przyszli pracodawcy. Tak więc także jest to fantastyczna okazja, no żeby się najprościej w świecie pokazać. No bo tak to wszystko po prostu wygląda, żeby być, że tak powiem, w tym kotle się cały czas mieli ci pokazywać. Więc to są takie te dwa duże projekty. W międzyczasie są organizowane tylko i wyłącznie warsztaty taneczne i wtedy je prowadzę ja. No i są różne, czasem to z półtorej godzinki, tylko choreografia z nagraniem. Czasem są to dłuższe bloki, gdzie też mamy wykładnie techniki, styl i dopiero potem choreografia. Więc są, że tak powiem, różne wariacje. I teraz kto przychodzi na Spotlight? Otóż różnie zależy, na jaki projekt. Są od osób, które dopiero zaczynają przygodę nie z tańcem, bo z tańcem to nie. Generalnie poziom jest od średnio zaawansowanego w górę. Jakby nie jest to póki co dla osób zupełnie początkujących, które zupełnie zaczynają. Więc to zaczęłam mówić. Od osób, które dopiero chcą się zaznajomić, że tak powiem, z Fossey Style, tak? No to jest, że tak powiem, pierwszy target osób, ale także na całe szczęście, za co jestem bardzo wdzięczna i dziękuję za zaufanie, przychodzą do mnie
moi znajomi, czy ludzie już pracujący, artyści, wokaliści, aktorzy, czy to telewizyjni, czy muzyczni, fantastyczni tancerze, którzy po prostu chcą w ogóle zgłębić, dobra, co to jest to FOSI, albo spróbujmy tego treningu, spróbujmy tej twojej propozycji. Czyli no jest to dla mnie bardzo duża nobilitacja, bo to znaczy, że ktoś mi zaufał, ktoś, kto już no jest na takim samym poziomie, tak, zawodowym, albo i nawet wyższym, no bo też... No tak, albo nawet wyższym, bo teraz to nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja nie wiadomo na jakim nie jestem. No ale chodzi mi o to, że jakby tak pracując już na tym rynku zawodowym. Więc tak, przychodzą też, jest mi bardzo miło z tego powodu, aktorzy czy profesjonaliści. I dzięki temu, to jeszcze co chcę na koniec powiedzieć, dzięki temu ja i w ogóle mój spotlight się rozwija, tak? Bo jakby założeniem spotlightu nie jest, od początku nie było to, że ja jestem na samym szczycie i jestem mentorem i ja wiem wszystko i wszystko wszystkim pokazuję. Nie, ja jestem, ja mam pomysł i idealną wizję i dzięki temu, że przychodzą do mnie profesjonaliści i ludzie z różnymi skillami, z różnymi koncepcjami, to wszystko się rozwija. Ja się rozwijam i ten spotlight, że tak powiem, dzięki też tym ludziom, z którymi ja współpracuję, którzy właśnie prowadzą mi inne zajęcia albo którzy po prostu przychodzą i zawsze coś powiedzą, potem zawsze mamy rozmowy, jakieś konsultacje. Dzięki temu to wszystko ma się szansę rozwijać, no i się niesie. No miejmy nadzieję, że tak się będzie niosło. To bardzo ambitne i profesjonalne podejście, Kamilo. Zainteresowało mnie to bardzo, bo nie wiedziałem, czym tak, to jest, dziękuję. Tak do końca. I naprawdę, jeśli bym był taką osobą, która by którąś z tych rzeczy, o których ty mówisz, chciała sobie podoskonalić albo zobaczyć, jak to wygląda, to na pewno bym skorzystał z takich usług. Bardzo miło. No tak jak mówię, no przede wszystkim i myślę, że jest to duży plus, no bo ja sama się jeszcze uczę, sama tak, no jestem młoda, nie uważam się za jakiegoś wykładowcę albo za znawcę, absolutnie nie, tylko za osobę z wizją, z pomysłem. W związku z tym jest mi, jest na takiej zasadzie, ludzie, mam pomysł, zróbmy coś, prawda? I jest to coś, co miałam okazję, że tak powiem, liznąć, zobaczyć, zakochać się w Stanach. No nie każdy miał taką opcję i to jest po prostu, że tak powiem, kopiuj, wklej i zróbmy coś z tym, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak. Jasna więc, sprawa. No. Kamila, a powiedz mi, jak twoje bycie na Erasmusie, bo byłaś w Holandii, i jak twoje podróże do Stanów Zjednoczonych wpłynęły na to, że zdecydowałaś się pływać 6 miesięcy na statku? Czy to jest jakieś połączenie, że to była chęć właśnie przeżycia jakiejś takiej niesamowitej fajnej przygody, czy to były bardziej takie pobudki finansowe, czy jak to się stało wszystko? To jest bardzo dobre pytanie, które sobie sama do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć. Nie no, a tak zupełnie serio. To znaczy, na Erasmusie byłam na pierwszym albo drugim roku studiów. Nie pamiętam, była to Holandia. W każdym razie był to czas, kiedy miałam kontuzję, miałam zerwane więzadło krzyżowe przednie. I miałam nogę w stabilizatorze, byłam świeżo po operacji, więc, że tak powiem, Erasmus, no i nie powiem, był to bardzo ciężki okres, bo no, ci, co mieli kontuzję, na pewno nie zrozumieją. Milion lekarzy, każdy lekarz mówił co innego. Na początku to w ogóle pierwsze diagnozy, jakie usłyszałam, to było, że finito z tańcem i w ogóle nie ma szans, bo oprócz tego, że to było zerwane krzyżowe przednie, to jeszcze miałam roztrzaskaną łąkotkę, wszystkie więzadła boczne, no generalnie miałam kolana. Było to jedna wielka miazga. No więc mało kto generalnie dawał szansę na to, żeby wrócić na scenę w takim profesjonalnym wymiarze, w jakim byłam. No i w końcu znalazłam tego lekarza, który powiedział, że wszystko będzie dobrze i tam mnie operował. No w każdym razie była to trudna droga, więc do czego zmierzam? Że ten Erasmus, ta Holandia to była taka troszkę odskocznia, żeby, no tak powiem szczerze, uciec troszkę z tej Polski. Bo na początku plan był inny. Erasmus miał być oknem do trenowania za granicą. Chciałam trenować na początku chyba w Londynie. Tam też była taka opcja, no ale potem jak już wyszła kontuzja, no to co mamy zrobić, tak? No to mogłam albo siedzieć i płakać w domu, albo no to wybierzmy w takim razie inny kraj, gdzie po prostu mogę przeżyć przygodę. No więc wybraliśmy Holandię, w Holandii się rehabilitowałam, tak naprawdę wróciłam z Holandii, mogę powiedzieć zupełnie zrehabilitowana, bo zaraz po zaczęłam pierwsze projekty wracać do telewizji. Więc Holandia, no to było doświadczenie, że tak powiem. Przygoda, doświadczenie i troszkę taki reset od tej smutnej rzeczywistości kontuzyjnej w Polsce. Potem po Holandii wyleciałam na pół roku do Stanów. Był to program Work and Travel. Z takiego powodu wybrałam program Work and Travel, ponieważ była to tylko i wyłącznie jedyna opcja dla mnie, żeby posiedzieć w Nowym Jorku, albo byłam w Nowym Jorku, żeby posiedzieć tam troszkę dłużej i trenować. No generalnie zawsze ten fokus był zrobiony na taniec, na trening. No więc po tym pół roku wróciłam ze Stanów i plan był idealny, żeby po prostu przedłużyć wizę, wrócić do Polski, zrobić inną wizę artystyczną i tam wrócić.
No ale zaraz potem, w momencie, kiedy zaczęłam tą wizę organizować, zaraz potem wybuch COVID, no i potem już wiemy, jaka była historia w COVID-zie. Tak więc te Stany, no to było doświadczenie, doświadczenie, że tak powiem, artystyczne. Po tym, jak ten COVID to już było w styczniu zeszłego roku, COVID-owo znowu poleciałam do Stanów, treningowo. Potem byłam jeszcze raz. Tak. A tak, i byłam potem trzeci raz w Stanach, teraz przed wyjazdem na statek. No i skąd w ogóle się wziął statek? Nie jest to żaden układ naczyń powiązanych. To znaczy, po pierwsze, byłam troszkę, nie chcę powiedzieć znudzona, ale zaczęłam czuć taką lekką może rutynę w tym, co robię w Polsce. No bo byłam już zatrudniona w teatrze ileś lat w jednym, że tak powiem, na gruncie komercyjnym. Wydaje mi się, że zrobiłam wszystko, co chciałam. A czy tak, no powiedzmy, nie miałam do końca pomysłu na siebie w Polsce. Plus to, co, czego ty zacząłeś pytanie, na pewno te podróże, Holandia, tutaj Stany w międzyczasie, bardzo dużo też zaczęłam podróżować tak wakacyjnie, na przykład z plecakiem gdzieś tam, więc troszkę zaszczepiła się we mnie taka pasja podróżnika. No więc kiedy dostałam, bo ten kontrakt na statek troszkę mi spadł z nieba, bo tak do końca też nawet na niego nie aplikowałam, ktoś mnie znalazł, jeden z menadżerów właśnie tej firmy AIDA, napisali do mnie, potem się okazało przez jakichś znajomych, że ktoś do niego pracował, generalnie przypadkiem. No i dostałam propozycję wypłynięcia na pół roku w czasie zimy w Polsce na Kanary. No więc generalnie brzmiało to jak propozycja nie do odrzucenia, no bo jaka zima w Polsce jest, no ja generalnie jej nie lubię, nie lubię tego czasu jesienno-zimowego. Po prostu tak jak powiedziałam, nie miałam do końca się pomysłu, jak się dalej rozwijać w Polsce, co bym tak naprawdę chciała osiągnąć. Akurat był to dobry moment, ponieważ mój kontrakt w Romie się kończył, więc tam zostały mi tylko 2 miesiące, które musiałam wypowiedzieć. No i tak, i zdecydowałam się pojechać na statek. Generalnie dlaczego? Oprócz tych czynników, że zima, że brak pomysłu, na pewno nie finansowo. Finanse nie były moją główną, że tak powiem, główną przesłanką, ale zwiedzanie, podróż. Bo tak jak powiedziałam, zaszczepiło się we mnie ten płomyczek podróżnika, więc głównym celem kontraktu było pozwiedzanie Kanarów, pozwiedzanie świata i przygoda. No i teraz jak wróciłam, bo wróciłam kilka dni temu, mogę powiedzieć, że na pewno była to przygoda życia. Absolutnie jej nie żałuję, ale mi chyba starczy. Teraz się bardzo cieszę, że jestem w Warszawie i na drugi kontrakt się nie zgodziłam. Też dostałam propozycję od sierpnia teraz zacząć. Na razie chyba potrzebuję, a czy mówię, jako, może tak, chcę powiedzieć to, że jako challenge czy doświadczenie artystyczne statek. Nie, nie jest to miejsce, w którym mam szansę, widzę, że się mogę dalej rozwijać. Oczywiście dużo się nauczyłam, doświadczenie fantastyczne, ale tutaj trzeba postawić kropkę. A ile krajów udało się zwiedzić? To znaczy tak, moja trasa na statku, nie było to around the world, jak niektóre kruzy bywają, były to Wyspy Kanaryjskie i Madeira. Tak, czyli mieliśmy Teneryfę, Gran Canaria, Arrecife, Fuerteventurę i Madeira. No i to tak. I coś jeszcze? Nie, to tyle. 5 wysp. No i pływaliśmy po prostu, kruz trwał tydzień i pływaliśmy w kółko. Może się to wydawać nudne, ale nie było, bo dzięki temu tak jakby mieliśmy dużo wolnego. Mój tryb wyglądał tak, że musiałam być na statku, kiedy graliśmy. 2 dni miałam off, 2 dni nie pracowałam, więc wtedy mogłam sobie wracać na statek łącznie z godziną odpłynięcia, ale w momencie, kiedy miałam show, musiałam być na statku o godzinie 16.30. Więc tak naprawdę czas od 7 rano do tej 16.30 było na podróżowanie, więc tak naprawdę można powiedzieć, co port, codziennie braliśmy, po prostu wynajmowaliśmy motory, skutery, samochody, po prostu podróż zwiedzaliśmy każdy zakątek wyspy, więc mogę śmiało powiedzieć, że po tym pół roku no znam wszystkie te Wyspy Kanaryjskie i Madeirę jak własną kieszeń. Każdy wodospad, każdy point view i absolutnie wszystko. Był też transkruz, którym, bo zaczynałam podróż z Kopenhagi, płynęliśmy do Kanarów, a jak kończyłam, to kończyłam w Niemczech. Tak więc w transkruzie no to jeszcze zahaczyliśmy inne miasta. Nie, ale to była głównie Hiszpania, Portugalia i Norwegia. No w Norwegii to już było zimno. No i to tyle. A jak wygląda, Kamilo, takie życie na statku? Jak wygląda? Mogę powiedzieć ze strony entertainmentu, czyli ze strony artystów, bo tak, w ogóle statek to jest takie pływające miasteczko. Jest to, ja byłam na AIDzie Nowe, jest to gigant, na którym się znajduje, ja tańczyłam w teatrze, więc na którym mamy teatr, na którym mamy sklepy, siłownie, spa. No tak jak powiedziałam, pływające małe miasteczko, więc mamy mnóstwo departamentów, no bo ludzie muszą być zatrudnieni we wszystkim. My byliśmy jako artyści w entertainment,
No więc nasz dzień generalnie wygląda zupełnie inaczej niż powiedzmy, nie wiem, pani w sklepie, kelnerek i tak dalej. Dzień na statku. No dość wygodnie. Dość wygodnie. Codziennie byliśmy w porcie, oprócz dwóch sea day. Przed Maderem i po Maderze mieliśmy sea day. Czyli byliśmy cały dzień na wodzie. No cóż, mamy, jedzenie jest podane, kabiny są posprzątane. Więc jedynym obowiązkiem to jest pójść na jedzenie, zrobić trening, jeżeli się chce, pójść pozwiedzać, odpocząć i zagrać spektakl. Codziennie co się dzieje w teatrze, tak jak powiedziałam, ja grałam 5 razy w tygodniu. I show zazwyczaj były dwa show dziennie. To znaczy show trwa 45 minut, tak więc no, łatwa robota. Umówmy się, co to jest show 45 minut, gdzie na przykład w teatrze, tak 2,5 godziny trwa sztuka. Więc pierwsze show było o godzinie 19, drugie było o godzinie 21. Czasem było show pojedyncze tylko o 19, albo tylko o 21. No i tyle. No więc życie na statku no to polegało na, że tak powiem, urodzie życia i docenianiu tego, co się ma i korzystaniu z uroków Wysp Kanaryjskich. No nie powiem, żeby... To znaczy, nie powiem, żeby praca tancerki na statku był to strasznie szczególnie ciężki kontrakt, żeby była to szczególnie ciężka praca, szczególnie dla osób, którzy no, pracowali zawodowo na lądzie, że tak powiem. Jest to zupełnie inna bajka. Jest to, na początku jest to dużo trudniejsze, ponieważ trzeba się... Są inne... Tak, ten teatr, no wszystko jesteśmy na statku, więc są inne zasady, te backstage... Wszystko działa inaczej, więc ten pierwszy miesiąc, że tak powiem, może być trudny. Plus, no wiadomo, czasem jak jest bardziej, że tak powiem, rozbujana woda, no to no troszkę latasz po tej scenie, tak? Że tak powiem się bujasz. Ja jeszcze też miałam dodatkowy challenge, no bo robiłam to pierwszy raz, że oprócz bycia, że tak powiem, tancerką, która tańczyłam, miałam numery powietrzne. I na aerial hoopach, na tych kołach gimnastycznych, czy na pasach. No więc dla mnie był to challenge, bo po pierwsze bardzo się boję wysokości. A po drugie nigdy w życiu tego nie robiłam, no więc ten pierwszy miesiąc to rzeczywiście mój mózg po prostu się gotował i eksplodował, no bo nie dość, że byłam też pierwszy raz na statku, więc po pierwsze, że tak powiem, zaaferowanie i przerażenie tym olbrzymim statkiem, który był olbrzymi i się w nim pierwsze półtora miesiąca się gubiłam. Po prostu byłam wszędzie spóźniona, nie mogłam nigdzie trafić, absolutnie nigdzie, no bo, no nieważne, długo było opowiadać. W każdym razie z początku naszego statku do końca było to 15 minut na piechotę, więc sobie wyobraźcie, jak olbrzymi był ten statek. Więc kiedy nie masz żadnego pojęcia, jak i gdzie pójść, bo to wszystko jest kierowane jakimiś dziwnymi znaczkami i cyferkami, musisz wiedzieć, po której stronie jest co, czy na końcu statku, czy na przodzie. Robiłam bardzo dużo kroków, idąc tylko chociażby próbując znaleźć miejsce prób. W każdym razie, tak, pierwszy miesiąc jest ciężki, żeby to wszystko ogarnąć, żeby się nauczyć show, bo pierwszy miesiąc też jest czas prób, czyli mieliśmy 5 spektakli, które w ciągu miesiąca trzeba było się nauczyć i po miesiącu była zmiana obsady, i mieliśmy swoje premiery, więc pierwszy miesiąc jest intensywny, ale potem to już są wakacje. A te osoby, co były z tobą, zdarzył się ktoś z Polski, czy to tak ze świata? Nie, byłam jedyną Polką w ogóle na całym statku. Niesamowite. Jeżeli chodzi o obsadę, no to był miks. U mnie w obsadzie były dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii chyba 3, z Holandii, jedna Niemka, z Ukrainy, nie no, generalnie miks, multikulturowo. Kolejna obsada była jakaś Brazylia, też Portugalia. Nie, jest to bardzo duży miks kulturowy. I rozumiem, że po angielsku szło się dogadać. Tak, generalnie językiem, że tak powiem, urzędowym na statku jest angielski, jeżeli chodzi o załogę, więc wszystko jest po angielsku. A jak było, Kamilo, przez te 6 miesięcy z takimi sprawami, powiedzmy, które no na co dzień każdy z nas, powiedzmy, musi załatwiać. Prowadząc firmę też są różnego rodzaju tam, powiedzmy, obowiązki, są też różnego rodzaju relacje ze znajomymi, z rodziną. Udało się jakoś przyzwyczaić do tego stanu, że przez 6 miesięcy tego nie było po prostu? Udało, ale było to bardzo przewrotne, bo na pewno sytuację nie ułatwiało to, że no internet na statku to jest masakra. To znaczy, będąc na wodzie, generalnie tego internetu nie ma. Mieliśmy tam niby ze statku taki pakiet Wi-Fi tylko na social media, no ale de facto działał tylko WhatsApp. No ale to też, teraz to działało, raz nie działało. No wyobraźmy sobie, było 7 tysięcy pasażerów i 2,5 tysiąca crew. No więc wszyscy generalnie na jednej sieci średnio.
No z kolei, jeżeli się było w Porciu, to już normalnie, tak, że tak powiem, miało się swój serwis. No ale też, tak jak wyglądają moje dni, no ja to zwiedzałam jak szalona. No więc też się umówmy, że ten telefon to był gdzieś. A kiedy już wracałam na statek, to byłam na backstage znowu bez internetu. Więc jeżeli chodzi o takie przyziemne sprawy, bardzo mnie to przytłacza. To znaczy powiem tak, ja mam w ogóle takie wrażenie, że tak się pół żartem nazywałam, że mi na tym statku podczas tego kontraktu po prostu wyleciały wszystkie szare komórki. To jest w ogóle, i dlatego teraz mam jakiś problem w ogóle z adaptacją tutaj, jak jestem w Warszawie już ten trzeci dzień, czwarty, bo się w ogóle nie potrafię odnaleźć. Mózg po prostu działa zupełnie na innych częstotliwościach i po prostu zapomina się o takich rzeczach jak zapłacenie czynszu, bo halą musiałam płacić czynsz generalnie co miesiąc, tak? W końcu ustawiłam przelew stały chociażby, czy jakiś, też był to czas rozliczania PIT-ów, tego wszystkiego. No całe szczęście, co mogę powiedzieć, jest moja ukochana mama, która jakby zawodowo jest moją menadżerką mojej firmy i moją. Jest księgową i to wszystko, więc że tak powiem, to ogarnianie takiej rzeczywistości tej firmowej i takiej no przyziemnej, przy której no jakby nie ma przebaczy, się czegoś zapomni, tak? Zapłacić czy i tak dalej. No to chcę powiedzieć, że no bardzo sportowała tu moja mama, żeby nie powiedzieć, że robiła większość. A jako, że tak jakby jest i, tak jak już powiedziałam, i tym menadżerem, i księgową, no to wszystko jest łatwiej, no bo generalnie gdybym miała, myślę, firmę z zewnątrz, no to ta pani dawno by wypowiedziała ze mną jakąkolwiek umowę. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o, no więc tak to wyglądało, to życie takie przyziemne, życie dorosłe, tak to nazwijmy. A jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie, no to no byliśmy w kontakcie, ale wiadomo, że ten kontakt był bardzo utrudniony, no bo tu i czas, jak już po prostu byłem, a czy na początku było mi głupio, potem się już wszyscy przyzwyczaili, kiedy odpowiadałam na wiadomości na przykład po tygodniu albo po półtora, tak, no bo akurat był taki sezon. No w każdym razie coś tam się wszystko podtrzymało, no teraz wróciłam, mówię, jestem kilka dni, no i słuchajcie, mam się do kogo odezwać, więc chyba generalnie nie było tak źle. A jakie plany, Kamila, na przyszłość? Co teraz planujesz robić? Jest to bardzo dobre pytanie. Wszyscy mi to pytanie zadają. To znaczy powiem tak, ja nie wiem. To znaczy, no dobrze, nie wiem. Może brzmi to kiepsko. Mam jeszcze kontrakt w Krakowie. Teraz w czerwcu gram w Krakowie. No myślę teraz właśnie nad organizacją spotlightu, który będzie na pewno, tak? Czyli te warsztaty. No zawsze ten mój spotlight jest jakby taką też alternatywą. No dzięki temu, że nie mam teraz żadnego takiego stałego kontraktu póki co, no to myślę, że się troszkę poświęcę temu. Na pytanie, czego chcę szukać, czy chcę szukać czegoś w Polsce, czy za granicą, jeszcze nie wiem. A z tego powodu nie wiem, że no, potrzebuję teraz czasu, po pierwsze, żeby się ogarnąć i wrócić do jakiejkolwiek rzeczywistości, a druga sprawa, no audycje. No tak jak już wspomniałam, tak, raz się ma projekt, raz się nie ma projektu. No, żeby wejść do nowej produkcji w teatrze, czy jakiejkolwiek innej, trzeba chodzić na castingi, trzeba chodzić na audycje. Tak więc muszę, że tak powiem, znaleźć tę audycję, się zdecydować, co chcę i jaki mam na to pomysł. No podjęłam decyzję, że na pewno statku nie chcę przedłużać, tak jak już powiedziałam. I zobaczymy, no na pewno teatr. Ale który teatr i czy będzie to Polska, czy znowu zaatakuje, a czy znowu pierwszy raz, bo to już się odkłada, czy zaatakuje West End, aczkolwiek teraz bez tych z wizami nie jest to już takie proste, czy musical w Hamburgu. No zobaczymy. To czego ci mogę, Kamilo, życzyć na przyszłość? Czego możesz mi życzyć na przyszłość? Myślę, że przede wszystkim, i to jest najważniejsze, i tego też bym życzyła wszystkim, po prostu żeby podejmować takie decyzje, które nam przyniosą szczęście. Żeby nie kierować się do końca tym, a żeby nie wpaść w ten wir i wyścig, ja to zawsze tak nazywam wyścigiem szczurów, taki za czymś, za nowym kontraktem, za lepszym wynagrodzeniem, za czymś. Nie, tylko po prostu, żeby mieć odwagę być szczęśliwym, czyli czasem właśnie rzucić wszystko tak jak ja i po prostu pojechać sobie na Kanary na pół roku. Albo zrobić to po prostu, co chcemy, albo się chociażby nad tym zastanowić i żeby nam to przynosiło radość. No bo przecież, proszę Państwa, idzie piękne lato, prawda? No to kiepsko być. Oczywiście, z roku na rok coraz cieplejsze podobno, chociaż na razie tego nie widać, ale mam nadzieję, że tak będzie. Kamilo, to tego właśnie ci życzę. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Kamila Kwietniewska, założycielka i właścicielka Spotlight, mistrzyni Polski, Europy i świata w tańcu turniejowym oraz zawodowa tancerka w Teatrze Roma i w Teatrze Varieté w Krakowie.
Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję.